I do poszło? Nie schodzi ciśnienie gdzieś, coś jest zablokowane w silniku. Znaczy jest nabite jeszcze w wężu. Cały czas trzyma 1,5 atmosfery. Nie ma zejścia olej gdzieś. Silnik do rozebrania. Znaczy Michał do rzucenia, nie? Nie. Według mnie to jest góra. Głowica? No właśnie, bo smarowanie ma, tylko dlaczego... Smarowanie ma dołu, bo masz dwa obwody, tak? Dolny obwód na korbowodowo-tłokowy działa, tylko pytanie, czy góra nie jest gdzieś przyblokowana. Daj szybko tą jedenastkę, zwalimy górę. Dekiel, zobaczymy, jak tu mamy ze smarowaniem u góry. Przynajmniej już nie rozlewamy po podłodze. W ogóle mnie to nie pociesza. Ale pierwszy raz się spotykam z takim przypadkiem. Zobacz, on cały czas trzyma ciśnienie. Może się okazać, że zapchane są kanały smarujące. Jeśli pod górnym deklem nie będzie oleju, świeżo skręcony silnik znów trzeba będzie rozkręcić. Smarowanie jest. Smarowanie jest. To dobre smarowanie jest. Dobra. Wiesz, jaki jest następny krok? No. Pneumata, zwalamy Michę. Pompa do ręki. Okej. Okay. Prawdopodobnie pompa na swoim zrzutowym wbije za duże ciśnienie nam. Okej, okay, dobra, tylko załapię te dekle, żeby nie powylało. To złóż na gotowo, bo tutaj już nie będziemy nic robić. Jeśli ten trop okaże się trafny, to i tak pół biedy. Oby nie trzeba było demontować głowicy, bo to pochłonie masę czasu i pieniędzy. Tu jest główny zawór zrzutowy, Łukasz, zobacz. On ma na tym... Tu jest sprężyna. I to on powinien tym zaworem wyrzucić, nadwyżkę oleju. To dmuchnijmy tu i zobaczymy, co się stanie, tak? No ale to chcę umyć z tego, wiesz, syfu. I tu jak płaszczyzna, dobra. Nie, tu jest perfekt, no nie? Tylko mówię, tu powinien wyrzucić nadwyżkę oleju. Luki, zobacz. Hmm? Już widać, jest zablokowany zawór. Sprawa jest prosta. Nadwyżka ciśnienia pompa, jak przekroczy te 8,5 bara, musi wyrzucić tym zaworem zwrotnym. Zawór zwrotny nie ruszał się, bo nie ma śladu ruchu. Koniec, kropka. No dobrze, ale... Nie ma... A ja musiał to zasymulować. No to właśnie to próbuję zrobić. Trzeba go ruszyć. Najpierw cały element Tomek kąpie w nafcie, która rozpuszcza nagar. Następnie kanał zaworu trzeba przedmuchać sprężonym powietrzem. Co to nie jest? Zaczyna chodzić, Luki. Wraca. Paluszkę, patrz. Zobacz, widzisz? Zobacz. Weź sobie sam poczuj, jak padnie sprężonka. No widzę, chodzi. Widzę, tylko... Pełna przepustowość. Widać więc światełko w tunelu. Jednak podobnie jak z filtrem, i tym razem stuprocentowej pewności nie ma. Prawdę powie nam dopiero manometr po ponownym odpaleniu silnika. Show must go on. Dobra. Kręcimy chwilę, czy... Nie, normalnie zapalamy od razu. Misio, jest, za długo pracowaliśmy. Musi być mistrz sukcesu. Brawo, bracie.